Dziękuję pastorowi Andrzejowi za zaproszenie. Jak już wspomniał, to jest nasza długoletnia przyjaźń i przyjaźń w służbie. Tym bardziej sobie cenię to, że dzisiaj mogę stanąć przed wami i podzielić się z wami Bożym Słowem. Chcę też powiedzieć, że dla mnie to jest taki też przywilej, że możemy razem się modlić, że razem możemy śpiewać pieśni, że mogę wsłuchiwać się w wasze modlitwy i to jest piękne. To jest piękne, to jest wartościowe i głębokie przed Bogiem. I mam nadzieję, że też zostawię wam chociaż jakąś jedną myśl ze słowa, którą będziecie mogli pozmagać się z nią, porozważać i mam nadzieję, że coś wniesie do waszego życia. Więc pozwólcie, że przejdę już do słowa. Ale poproszę was o pomoc, bo nie sprawdziłem, czy przez Czechowice, Dziedzice płynie rzeka. Wisła płynie. No jaki ja jestem nieuczony. Wisła płynie przez Czechowice, Dziedzice. Dlaczego zapytałem o to? Dlatego, że chciałem zacząć od takiej opowieści o dwóch ludziach, którzy chcieli zbudować dom nad rzeką. Każdy swój dom nad rzeką. Nie wiem, czy to fajna lokalizacja, dom nad rzeką. Może ktoś miał takie marzenie. No i zaczęli budować tak jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie. No i przyglądali się nawzajem sobie, jak oni to budują. No i jeden, wiecie, no, zaczął budować, zaraz bardzo szybko postawił ściany. Nie minęło dużo czasu, już tam postawił, wylał płytę. A drugi ciągle gdzieś tam coś robi, nic nie widać. Żeby on cokolwiek tam wyciągał z ziemi. Pracuje, ale nic nie widać. Tamten już stawia dach, kryje ten dach, a ten ciągle jeszcze, tak jakby nic, robota nie szła do przodu. Jeden się już wprowadził, drugi dopiero zaczyna mury ciągnąć do góry. Wyciągnął mury, tamten już mieszka, dzieci biegają, radość wokół, kwiatki już rosną, a ten dopiero dach stawia. No ale w końcu dokończył i ten drugi i tak sobie żyli sąsiedzi po drugiej stronie rzeki. Domy na pierwszy rzut oka niczym się nie różniły. Bardzo były podobne. Wydawałoby się, że no jednemu poszło dobrze, wybudował szybko i tanio. Bo wiecie, jeżeli się nie robi prac ziemnych, to jest robota szybka i można taniej. No a drugi niestety musiał więcej zainwestować, drożej go to wyniosło i dłużej, zdecydowanie dłużej budował. I wszystko było w porządku, dopóki niebo nie pokryło się ciemnymi chmurami. Niebo pokryło się ciemnymi chmurami, zaczął padać taki gruby deszcz i padał, i padał, i padał, i padał. I Wisła wezbrała, tak, wody wezbrały, stały się coraz bardziej niebezpieczne, stały się coraz bardziej rwące i zaczynały dosięgać tych domów. I kiedy dosięgły tych domów, jedna fala uderzyła w pierwszy dom, zburzyła kawałek, za chwilę przyszła druga fala i zabrała cały ten dom. Nie pozostało nic. A ten drugi, który budował, wydawało się, że nie może dokończyć. Okazało się, że fala uderzyła, ale się odbiła, zakręciła, popłynęła dalej. Po kilku dniach niebo się uspokoiło, woda opadła, ale nad brzegiem pozostał tylko jeden dom, a drugiego już nie było. Czy wam coś przypomina ta opowieść? Czy gdzieś znajdujemy analogię w Piśmie Świętym do tej opowieści? Otóż Pan Jezus tym obrazem według Ewangelii Mateusza zakończył kazanie na górze. Ale ja przeczytam ten fragment z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału od 46 do 49. Posłuchajcie. Pan Jezus w ten sposób mówi: dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie
słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi, bez fundamentu, i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Wszyscy chcielibyśmy zbudować szybko i tanio. Ale szybko i tanio nie znaczy dobrze i solidnie. Wiecie, że ten obraz dotyczy naszego duchowego życia. To jest analogia do naszego duchowego życia. I teraz, kiedybyśmy popatrzyli na tych dwóch budowniczych i przenieśli to na nasze duchowe życie, różni ich tylko jeden szczegół. Dwa szczegóły mają wspólne. Mianowicie wspólne szczegóły tych budowniczych duchowego życia są takie, że przychodzi do mnie, mówi Jezus, przychodzi do mnie. Więc każdy z nas, kto przyszedł do Jezusa, jest jakimś budowniczym. Jesteśmy budowniczymi. Przyjście do Jezusa oznacza nawrócenie, pojednanie się z Bogiem, przebaczenie grzechów. Myślę, że większość z nas przeżyła to w swoim życiu. Przyszliśmy do Jezusa. Drugi element tej budowli to jest słuchanie słowa. Przychodzi do mnie i słucha słowa. Większość ludzi, którzy się nawrócili, słuchają słowa. Tak? Nie wiem, macie w domu Biblię? Na pewno macie. Jeden egzemplarz? Nie, podejrzewam, że wiele. Macie Biblię elektroniczne, macie Biblię w tabletach, w telefonach, macie wiele Biblii. Słuchacie, słuchamy słowa na nabożeństwach, ale też słuchamy słowa poza nabożeństwami. Nie wiem, czy lubicie jakieś tam swoje kanały, czy swoich kaznodziejów. Macie na pewno, nie będę was teraz z tego jak gdyby rozliczał, czy spowiadał, ale macie jakieś osoby, które słuchacie, tak? Więc przyszliśmy do Jezusa, to jest pierwszy ważny element, który występuje w tym obrazie budowania. Drugi słucha słowa. Obydwaj ci budowniczy spełniają te dwa warunki. Nawrócili się, pojednali się z Bogiem i obydwaj lubią słuchać kazań, lubią słuchać wykładów, lubią słuchać słowa, są uczestnikami nabożeństw. Można powiedzieć, niczym się od siebie nie różnią. Jeżeli chodzi o takie pierwsze spojrzenie, taki pierwszy wizerunek, pierwszy obraz, jaki prezentujemy sobą, niczym się od siebie nie różnimy. Jest tylko jeden szczegół, który różni te dwie osoby. A tym szczegółem jest małe słowo. Malutkie słowo, króciutkie słowo, czyni. Przychodzi, słucha i czyni. Jak myślicie, czy łatwo jest czynić Boże Słowo? Chyba łatwiej jest go co? Słuchać, nie? Przyjemnie jest nawet słuchać, że jest dobre, fajne kazanie, dużo jest przykładów, ilustracji, dobrze nam się to słucha, a jeszcze mieliśmy dobrą noc, jesteśmy wypoczęci, wyspani. No, wiecie, myślę, że no, są ludzie, którzy lubią słuchać kazań i nawet jesteśmy tacy zaangażowani w tym słuchaniu. Ale ktoś tak to ujął, tak powiedział, że pomiędzy, wiecie, słuchaniem a czynieniem to jest najdłuższa droga w historii. Jak stąd do Sydney. To jest ten najbardziej wymagający moment, etap naszego życia. Od słuchania przejście do czynienia. Jeszcze do tego wrócę w kontekście innego fragmentu Pisma Świętego. Ale dlaczego Pan Jezus powiedział, że to jest tak bardzo ważne? Nie tylko przyjść, nie tylko słuchać, ale czynić. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w tym fragmencie występuje właśnie powódź. Występuje ten obraz wezbranej rzeki. Występuje ten obraz, że fale uderzają na dom,
a w sensie duchowym jest to obraz fal, które uderza na nasze życie. Na nasze życie. Wiecie, ja gdy się nawróciłem i kiedy zrozumiałem, że Bóg jest ze mną, a ja jestem z Bogiem. To jest taki fajny moment, wiecie, i takiej świadomości, która dziś przeniknie człowieka. Prowadziłem życie poza Bogiem zupełnie. Bóg się dla mnie nie liczył, nie był ważny. Ale kiedy się nawróciłem, nagle uświadomiłem sobie, że Bóg jest ze mną, a ja jestem z Bogiem, to wtedy pomyślałem, taka myśl mi przyszła, to teraz nie ma mocnych. Jak Bóg jest ze mną, no to przecież wszystko pójdzie jak w życiu? No gładko pójdzie w życiu. No przecież Bóg jest ze mną. Jak pomodlę się o żonę, no to może na drugi dzień już się zjawi ta żona gdzieś stanie przede mną i mówi coś tam. Nie. Gdy się pomodlę o pracę, no to od razu dostanę pracę. No bo jak Bóg jest ze mną, to nie ma mocnych, tak? Jak, nie wiem, będę... jakiś sobie samochód wymyślę, nie? No to jak się pomodlę, no to jak nie ma mocnych, no to co? No to jakoś Pan Bóg to załatwi, no przecież On ma, ja nie mam, ale On ma wszelkie zasoby. I nagle musiało minąć trochę czasu, że zrozumiałem, że to nie tak działa. To nie tak działa. Oczywiście to znaczy, że Pan Bóg jest ze mną, a ja jestem z Panem Bogiem, to nie oznacza, że Pan Bóg jest dla mnie jakimś świętym Mikołajem albo jest dla mnie jakąś taką maszyną, że ja przychodzę, wciskam guzik i Coca-Cola cyk wyskakuje. Że to tak nie działa. Musiałem to zrozumieć, musiałem to przeżyć. Ta relacja z Bogiem nauczyła mnie, że to działa zupełnie inaczej. Że to działa na tej zasadzie, że Bóg mówi do mnie, ja słyszę Boga, On wkłada we mnie swoje pragnienia. On wkłada we mnie to, co jest z Niego. On wkłada we mnie to, co służy dla Królestwa Bożego. On wkłada we mnie to, co służy dla dobra większego niż tylko mój egoizm, moja prywata i moja sprawa. Że są o wiele, wiele większe rzeczy. Wiecie, więc musiałem się nauczyć tego, że nie wszystko w życiu człowieka wierzącego idzie tak, jakbyśmy sobie to zaplanowali i wymarzyli. Ale przecież nikt nie planuje, że na jego życie uderzy powódź. Czy ktoś z was planował, czy planuje na to, że na wasze życie może uderzyć powódź? Ale Pan Jezus powiedział w tym obrazie, że coś takiego może się zdarzyć. Coś takiego może się zdarzyć. Gdybyście porozmawiali z waszym pastorem, który jest doświadczony w służbie wiele, wiele lat, gdyby wam przytoczył historię z życia ludzi wierzących z tej perspektywy, pastorze, ilu 40 lat służby twojej prawie, czy mógłbyś powiedzieć, że widziałeś powodzie w życiu ludzi? I to nie jedną. I to nie jedną powódź. Wiecie? I jeżeli my chcemy zbudować nasze chrześcijańskie życie, jeżeli chcemy zbudować naszą wiarę i ta wiara ma nas wprowadzić do Królestwa Bożego, to ta wiara musi być solidnie zbudowana. Po taniości nic nie zbudujesz, co wytrzyma próbę. Po taniości łatwo i szybko nie zbudujesz czegoś, co wytrzyma falę, wezbraną wodę, która uderzy na twoje życie. I nieraz przychodzi nam przeżywać to, że patrzymy, jak czyje życie rozpada się jak domek z kart. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego ta fala zmiotła totalnie ich wiarę, zmiotła ich życie? Po części odpowiedź jest w tym fragmencie. Pan Jezus powiedział, że oprócz codziennych trosk, na przykład tak jak codzienna troska jest taka, że nie chcę nikomu zepsuć z was humoru, ale jutro jest poniedziałek. Niektórzy z was może nie lubią poniedziałku, nie wiem, czy lubicie poniedziałek, nie? Najlepiej lubicie piątek, rozumiem, piątek jest najfajniejszym dniem, bo to sobota, weekend się zatrzyma, ale poniedziałek, co trzeba w poniedziałek? Rano się obudzić, wstać i co, zebrać się do pracy, nie lubimy poniedziałków, nie, poniedziałki nie są fajne. I to są takie zwykłe nasze sprawy, nie lubimy poniedziałków, ale może jakiś dodatkowy obowiązek jeszcze nam wpadnie po drodze w tygodniu. Też nie lubimy takich sytuacji. Ale Pan Jezus nie o tym mówi tutaj. Życie to jest życie. Życie składa się z różnych spraw, z różnych obowiązków, z różnych niespodzianek. Ale Pan Jezus mówi o czymś poważnym. Pan Jezus mówi o fali, która nagle przychodzi do życia ludzi wierzących i próbuje zmieść ich z powierzchni ziemi. Myślę, że takie fale widzieliście. Ja w mojej służbie widziałem takie fale, widziałem chorobę, widziałem śmierć młodych ludzi, starszych ludzi, widziałem utratę pracy, biedę, nieporadzenie sobie z jakimiś problemami emocjonalnymi,
grube sprawy, które przychodzą do życia ludzi wierzących. To jest ta fala, która napiera, napiera, uderza, uderza na nasze życie. Można zapytać Pana Boga: Panie Boże, a po co to wszystko? Po co nam to wszystko? Do czego ty tego używasz? Po co te rzeczy przychodzą do naszego życia? Po co nam ten dzień próby? Po co nam ten dzień uderzenia? Po co nam ten dzień powodzi? Po co nam ten dzień fali? Nie wiem, czy wy macie taki zwyczaj, ale ja mam taki zwyczaj, że jak kupuję buty szczególnie, to muszą przejść test. Dlatego, że kupiłem kilka par butów i bardzo szybko pękła im podeszwa. Czyli na górze była skóra, bardzo piękna, ładna skóra. Praktycznie z wierzchu były nie zużyte, ale podeszwa była pęknięta. Mieliście takie przeżycie, doświadczenie? Piękny but, skóra na wierzchu, ale po jakimś czasie chodzenia już podeszwa była pęknięta. Więc ja jak kupuję buta, to moja żona się nieraz śmieje, bo ja go zaczynam giąć i przekręcać. I obserwuję, co się dzieje. Tak? Zginam i przekręcam. Podaję go próbie. Podaję go testowi. Czy ten but jest solidnie zbudowany? Czy on jest solidnie zrobiony? Czy on nie będzie tak, że skóra będzie na górze piękna, a podeszwa będzie pęknie i będzie but do wyrzucenia? My jako ludzie czasami robimy takie rzeczy w życiu, że sprawdzamy to, co nabywamy, sprawdzamy to, co kupujemy. Nie możemy myśleć, że Pan Bóg nie poddaje próbie naszego życia, żeby się okazało, czy nasza wiara to jest coś zbudowanego naprawdę na solidnym fundamencie. I zobaczcie, tutaj w tym obrazie ten jeden budowniczy, on kopał głęboko i dokopał się do skały. To jest bardzo ważne, on się dokopał do skały. I dopiero na tej skale założył fundament. Czyli najpierw jest skała, później jest fundament i później jest budowla. A tamten drugi bardzo szybko, nie wiem, wyrównał ziemię, nie robił niczego, postawił na tej ziemi jakieś 4 paliki i zaczął wokół tego co? Stawiać do góry ścianę. To nie była solidna budowla. Więc kluczowe, tak jak zauważyliście, kluczowe w tym tekście jest to czynić, to małe słowo czynić. Jak powiedziałem, nie jest łatwo przejść od słuchania do czynienia. To nie jest łatwe. Możemy sobie zadać pytanie, co wpływa na to, że człowiek wierzący, który jest częścią Kościoła, nawrócił się, przychodzi na nabożeństwa, słucha kazań, co wpłynie na to, że on stanie się czynicielem? Czy jest jakiś szczegół w Biblii, który pozwoli nam przejść od słuchania do czynienia? I pozwólcie, że odniosę się do listu Jakuba, przeczytam list Jakuba. I zwrócę wam uwagę na jedną ważną myśl i ważną rzecz. To będzie pierwszy rozdział, wersety od 21 i poniżej. List Jakuba, rozdział 1, od 21 i poniżej. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przyglądnął się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Osobiście wierzę, że w tym fragmencie jest ukryty pewien szczegół, pewna, nie chcę użyć słowa tajemnica, bo tajemnica to może za wielkie słowo, ale pewien szczegół, który pozwala nam zrozumieć, jak przejść od słuchania do czynienia. Gdzie jest ukryta ta moc, żeby od słuchania przejść do czynienia? Nie wiem, jak spostrzegasz swoją wolę. Czy twoja silna wola jest słaba, czy twoja silna wola jest silna? Bo niektórzy mówią, mam słabą, silną wolę. Jaka jest twoja wola? Nie? Ja odkrywam, że wola człowieka nie jest zbyt silna.
Nieraz podejmujemy decyzje, jakieś decyzje, to już taki, wiecie, zwyczaj na nowy rok podejmujemy sobie decyzje. I jak długo trwają wasze postanowienia noworoczne? Jak długo? Ile trwają postanowienia noworoczne? Jakiś tak czas, a później co się dzieje? Do następnego roku i w następnym roku mamy kolejne nasze postanowienia. Zobaczcie, jako ludzie możemy, im dłużej żyjemy, odkryć, że podejmowaliśmy już różne decyzje, podejmowaliśmy różne postanowienia i różnie to z tym było. Tak? Nieraz jesteśmy poruszeni czymś i też mówimy, to od dzisiaj to już wiecie, ja już będę inaczej. No i naprawdę staramy się przez jakiś czas, a później jakoś nam to zaczyna nie wychodzić. I teraz zobaczcie, w tym fragmencie, jak powiedziałem, wierzę, że jest ukryta bardzo ważna myśl, którą chciałbym wam przekazać. Jakub zaczyna od takiego tekstu, werset 21, przeto odrzućcie. Ja nazwałem ten tekst, to słowo odrzućcie, nazwałem go przygotuj glebę swojego serca. Szczególnie w tych krajach wschodnich, blisko wschodnich, gdzie powstawała Biblia, wiecie, na ziemi było często bardzo dużo kamieni. Ziemie były bardzo kamieniste. Zanim rozpocząłeś sadzenie, zanim zacząłeś uprawę tej ziemi, jedną z czynności było oczyszczenie tego terenu z kamieni. Musiałeś usunąć kamienie. Nie mogłeś zacząć, nie wiem, robić grządek i sadzić czy siać jakiegoś ziarna, ponieważ było za dużo kamienia. Ten kamień należało najpierw usunąć. Więc kiedy Jakub mówi odrzućcie, to mówi nam o tym, że gleba naszego serca musi być właściwie przygotowana na przyjęcie czegoś. Gleba serca musi być właściwie przygotowana. Jeśli chcemy przejść od bycia słuchaczem do bycia czynicielem, ważne jest, żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, tak na przykład jak jesteś na nabożeństwie, jest pamiątka, i kiedy mamy takie otwarte serca, to wierzę, że Duch Święty przemawia do nas i pokazuje nam różne rzeczy. I to jest taki moment, w którym ja mogę powiedzieć, Boże, wiem, że to Cię zasmuca, Boże, chcę, abyś mi pomógł i proszę Cię, aby to zniknęło z mego życia. Dodaj mi sił, oczyść moje serce. Za dużo plotkuję, Panie, za dużo plotkuję, za dużo złoszczę się na drodze, jak prowadzę samochód. Panie, za dużo, nie wiem, obgaduję innych ludzi. I wiecie, my możemy o tym sobie rozmawiać i mówić, że nie wolno tego robić, że w kościele nie powinniśmy tego robić. Ale wiecie, przychodzi taki moment, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia i zaczyna to tak jakoś nas palić. Palić nas zaczyna. I to jest ten moment, kiedy Duch Święty mówi, chcę, żebyś tym się zrobił porządek w twoim życiu. Zrób porządek w tym twoim życiu, a ja ci pomogę zrobić ten porządek. To jest Boże działanie i współdziałanie z nami. On działa i współdziała z nami. I kiedy my zaczynamy odrzucać, czyli przygotowywać glebę naszego serca, i tu jest na przykład powiedziane, że mamy odrzucić nadmiar złości. Pan Bóg nam zostawił tak troszkę, że tak troszkę, to my się możemy co? Pozłościć, ale nadmiar, ale ile to jest ten nadmiar? Kiedy to jest nadmiar? Nie? Ale zobaczcie, Pan Bóg jest taki też wyrozumiały dla nas, ale On mówi odrzuć złość, odrzuć to, odrzuć rzeczy, które Bogu się nie podobają. I jak powiedziałem, jest to praca Ducha Świętego, który zawsze, kiedy my mamy takie dobre nastawienie do Boga, przychodzi i pracuje z nami w tym temacie. To nawet się dzieje, wierzę, na każdym spotkaniu modlitewnym, to się dzieje na nabożeństwie, to się dzieje, kiedy weźmiesz Biblię w domu do ręki, to się dzieje, że Duch Święty pracuje z tobą. Ponieważ Bóg wie, jak ważna jest gleba serca. On wie, jak to jest ważne. I On tego nie zostawia na boku, bo jeśli kamienie nie zostaną usunięte z gleby, nie można przejść do następnego etapu. To nie jest tak, że my możemy sobie te klocki poprzestawiać, jak chcemy, i ten dać pierwszy, ten dać drugi, albo ten damy drugi, a ten damy pierwszy. To nie są puzzle, które możemy sobie układać, jak chcemy, czy od tego rogu, czy od tego rogu, czy od tamtego rogu. Ta kolejność Boża, te Boże reguły też mają swoje znaczenie. Więc Bóg mówi, gleba serca, ona musi być właściwie oczyszczona, właściwie przygotowana. I drugie pojawia się słowo, wszczepione w was słowo. W
wszczepione was słowo, albo wsadzone. Tam jest dokładnie to słowo, które mówi o wszczepieniu lub o wsadzeniu. I na to chcę wam zwrócić uwagę. Tu nie jest mowa o wysłuchaniu słowa, tylko tu jest mowa o czym? O wszczepieniu. I to ma znaczenie dla czynienia, bo moc jest w słowie, w ziarnie. Ale nie w ziarnie wysłuchanym, tylko w ziarnie wszczepionym. Czyli jeśli mamy od słuchania przejść do czynienia, to gleba serca musi być oczyszczona z kamieni, a następnie ziarno musi być wszczepione, nie tylko wysłuchane, wszczepione. Więc ja rozumiem, że my w dzisiejszych czasach mamy bardzo duży dostęp do słuchania i możemy słuchać kazań, gdy ubijamy kotlety, na przykład w niedzielę do południa albo tam w inny dzień. Ubijamy kotlety, ale możemy w tym czasie też co robić? Słuchać kazania. Możemy słuchać kazań, gdy prowadzimy samochód, tak? Jedziesz, nie wiem, do pracy, możesz słuchać kazań. I ja nie mówię, że to jest złe, ale chcę ci powiedzieć i chcę sobie powiedzieć, że jest coś więcej. Musi słowo być wszczepione, słowo musi być zasadzone. I pozwólcie, że powiem to bezpośrednio i wprost. Co uważam, że jest pewnym problemem i na to powinniśmy zwrócić uwagę. Pewnym problemem jest powierzchowność. Wiecie, ten pierwszy budowniczy, to on co robił? Budował jak? Na wierzchu, powierzchownie. Wiecie, on na ziemię to, on to na ziemi postawił. A ten drugi co robił? Kopał. Kopał. Wiecie, nie jest łatwo kopać. Nie wiem, czy z was ktoś prowadzi taką pracę, że kopie. Wiecie, to jest ciężka praca. Kopać. To jest kosztowna praca. Kopać. Ale ten, kto kopie, wchodzi gdzie? Wchodzi głębiej. Chodzi o głębie. Chodzi o to, żeby wejść głębiej. Nie chodzi o to, żeby wysłuchać, żeby słowo przeleciało przez nas, tylko chodzi o to, żeby zostało co zrobione? Zaszczepione. Ponieważ tajemnicą jest nie nasza wola, chociaż ona ma znaczenie, ja jej nie omijam, ale tajemnicą jest moc, która tkwi w czym? W ziarnie. Moc, która tkwi w ziarnie. Pan Jezus nie powiedział tak, że zbawienie jest tylko dla ludzi silnej woli. Patrzcie, Pan Jezus tak nie powiedział. Pan Jezus nie powiedział, że z całego świata wybierzemy tylko tych ludzi, którzy mają silną wolę i jeszcze z nich oddzielimy tych, którzy będą co? Moimi uczniami, tylko tych. Nie, Pan Jezus tak nie postawił takiej kwalifikacji, nie postawił takiego warunku. On postawił inny warunek, a tym warunkiem jest to, że jeżeli gleba jest oczyszczona, a później słowo jest wszczepione, jeżeli słowo jest wszczepione, to ono ma taką moc, że zaczyna w nas pracować, gdzie jest powiedziane, że ono może zbawić co? Dusze wasze. A gdzie jest ukryta wola człowieka? Czy wola człowieka nie jest ukryta w duszy człowieka? Może zbawić duszę, może uratować wasze dusze. Czyli w sensie, że nas może zbawić jako całego człowieka, ale może także skutecznie działać w naszej duszy i wszczepione Boże Słowo działa skutecznie w naszej woli. Ja tak rozumiem. Kiedy Słowo dojdzie do ciebie, kiedy gleba twojego serca jest przygotowana, kiedy usuniesz kamienie, kiedy przygotujesz i pozwolisz, żeby Słowo zostało wszczepione, ono zaczyna działać na ciebie, działać na twoją motywację, zaczyna działać na twoją wolę, zaczyna działać na twoje decyzje i ty zaczynasz podejmować decyzje takie, żeby od słuchacza przejść do czyniciela. Ale moc i tajemnica jest ukryta w ziarnie, w słowie. Jeżeli jesteśmy powierzchowni, jeżeli to słowo wpada nam jednym uchem, a drugim nam wypada, przepraszam za takie porównanie, to ono nie może się zaimplantować, ono się nie może zagnieździć, ono nie może jak gdyby wejść do naszego serca i stać się mocą w naszym sercu do wydania owocu. Dlatego problemem dużym jest powierzchowność. I my w dzisiejszych czasach, zwróćcie na to uwagę, nie chcę wam wrzucać tu jakieś rzeczy, ale zwróćcie na to uwagę, jak dzisiaj przeglądasz informacje. Młodzi ludzie, jak scrollujecie? Albo na YouTubie, ile, albo na YouTubie nie, albo na przykład na Facebooku, ile jesteście w stanie oglądać filmik? 30 sekund, jak was nudzi, to jest wszystko, tak? Cyk, wyłączacie, przechodzicie dalej. Szybciutko wszystko się robi. Zobaczcie, wszystkie rzeczy robimy bardzo szybko. Przeglądamy informacje bardzo szybko, scrollujemy bardzo szybko, czytamy bardzo szybko, wszystko robimy szybko. Ale jeżeli tą samą metodę zastosujemy do Bożego Słowa, to szybko będzie znaczyć powierzchownie. Będzie znaczyć powierzchownie. Nie wystarczy,
złapać w drzwiach, jak się wychodzi z domu, jednego wersetu z psalmu, powiedzieć, a dzisiaj to już się nakarmiłem. Do czego chciałbym was zachęcić? Do tego, żebyśmy ze starannością przychodzili do Biblii. Ze starannością przychodzili do Bożego Słowa. A to jest związane z czym? Że musisz oddzielić specjalny czas. A to jest związane z tym, że musisz ten czas zaplanować. To jest związane z tym, że musisz usiąść w spokoju. Znaleźć takie miejsce, gdzie będzie spokojnie. Zobacz, nie po darmo Pan Jezus mówił, że wejdź do swojej komory. Dlaczego? Oddziel się od tego świata. My, chrześcijanie, coraz częściej żyjemy w takim wirze, w takim pośpiechu, że zaczyna nam brakować tego intymnego czasu z Bogiem, ale przecież słuchamy kazań, dużo słuchamy, słuchamy w internecie, słuchamy na nabożeństwach, ale tu nie chodzi o więcej. To jeszcze raz powiem, może się, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tu nie chodzi o więcej, tu chodzi o głębiej. Ideą tego tekstu jest głębiej. Ideą budowania jest głębiej. Dokop się do skały, załóż fundament na skalę. Głębiej, nie więcej, chociaż ja nie mam nic przeciwko temu, ale głębiej. A głębiej oznacza większy wysiłek, staranność, staranność, przejmowanie się tym, co robię. Wiecie, to tak jak z sprzątaniem. Wiecie, jak można sprzątać? 5 minut i cały dom co? Poszedłeś z miotełką, tam pozmiatałeś, ale wiesz, że tam za szafką, za tym, gdzieś na tym, wiesz, co tam jest, nie? Starannie, jak chcesz zrobić coś dobrze, to musisz starannie to zrobić. Żeby zrobić starannie, to musisz też poświęcić na to czas. My stajemy się ludźmi, coraz bardziej ludźmi, którzy zaczynają żyć powierzchownie. Wiele rzeczy robimy bardzo szybko. Ale jeżeli chodzi o Biblię, i to szczególnie list Jakuba zwraca nam uwagę, gleba serca musi być oczyszczona, kamień nie usunięte, musi być wszczepione, ziarno musi głęboko wpaść, głęboko. A więc musisz wysłuchać tego słowa, pozwolić mu się zagnieździć i pozwolić, żeby to słowo zaczęło w tobie pracować. I chcę to jeszcze raz powiedzieć, tajemnicą jest moc w słowie. To jest tajemnica, moc w słowie. I ta moc słowa, jeżeli to słowo zaczyna kiełkować w tobie, ono cię pchnie do działania. Dlaczego? Zobaczcie, co mówi Jakub w wersecie 23. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przyglądał się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał. I werset 25. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem. Kto wejrzał, kto zaglądnął, to zobaczył głęboko, nie słuchaczem, lecz wykonawcą i ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I trzecią rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, który ten tekst mówi, to musimy odkryć pewną kolejną rzecz, że Boże Słowo, które Bóg nam dał i nam się może wydawać, że jest to Słowo, które nas ogranicza w życiu. Tego nie wolno, tego nie rób, tu nie chodź, to nas ogranicza. I bardzo często może nam się wydawać, że słowo to jest taki mur, który nam wytoczył się wokół nas i on nas ogranicza, ale w tekście ja tutaj czytam, że jest to wolność. Że jest to słowo wolności. Jeżeli zaczniesz spoglądać na Biblię w kategoriach ograniczeń, że ona cię ogranicza, to faktycznie możesz mieć takie podejście, no dobra, no to ja będę zdystansowany troszkę do tego, bo ja nie lubię ograniczeń w życiu. Ale tutaj czytamy wręcz coś innego, że słowo daje wolność. Prowadzi cię do czegoś, do pięknego rodzaju życia. Wiecie, bo największa i najpiękniejsza wolność, jaką człowiek może mieć, to jest na przykład wolność od grzechu. To jest piękna wolność. Wiecie, jak my pragniemy tej wolności, wolność od grzechu. Wolność od strachu. Słowo Boże ma taką moc, że ono może ci dawać wolność od strachu. Musisz zobaczyć, że im bardziej ono się zagnieździ w tobie, im bardziej ono głębiej wejdzie w tobie, jak zacznie rosnąć, kiełkować, to zacznie ci dawać wolność. Zacznie działać dla twojego dobra. Zacznie ci przynosić błogosławieństwo. Zaczniesz być szczęśliwszym człowiekiem. Zaczniesz być lepszym mężem. Zaczniesz być lepszą żoną. Zaczniesz być lepszym chrześcijaninem, lepszym członkiem zboru. Da ci słowo, da ci wolność. Wyzwoli cię, uwolni cię. Da ci pewien polot w życiu, radość w życiu.
To nie jest coś, co Bóg nam dał, żeby nas obwarować jak warowne miasto, żeby nas obwarować, żebyśmy tam byli ściśnięci i po prostu tylko tam żyli. Nie. Bóg nam dał słowo, które ma nas zaprowadzić do wolności w myśleniu, do wolności w działaniu, do wolności w odczuwaniu, ale do tej Bożej wolności, a nie tej swawoli, którą mamy w tym świecie, bo wolność w świecie równa się grzech, a wolność w Bogu równa się świętość. Ale ona daje coś niesamowitego człowiekowi. Więc słuchajcie, tu mamy odkrywamy pewną tajemnicę. Tajemnicę tego, że Bóg mówi do ciebie tak, chcesz przejść dalej, chcesz pójść dalej, przygotuj glebę swojego serca, usuń kamienie. Dwa, pozwól, aby to słowo wniknęło w tobie, bo w nim jest moc. Ono się musi zaszczepić, nie może powierzchownie pływać. Nie możemy tylko słuchać, wiecie, takich, wykonując całą masę innych czynności, bo to nie zadziała. To jest może dobre, ale to nie zadziała. Zadziała dopiero wtedy, kiedy słowo wniknie w ciebie, kiedy Duch Święty je przyniesie do twojego serca, kiedy ono cię przeszyje, tam się zaimplantuje i zacznie rosnąć, wyrastać i ono ma moc wpłynąć na twoją wolę. Ono ma moc wpłynąć na twoje decyzje. Ona ma moc wpłynąć na twoje praktyczne życie, bo w nim jest siła. W nim jest siła. I po trzecie, zauważyć, że to, co Bóg czyni, czyni dla naszej wolności. Jest to słowo wolności. Ono cię uwolni do pewnej jakości, do jakości życia. Będzie więcej radości, zobaczysz. Będzie więcej radości. Będzie więcej zwycięstwa. Będzie więcej miłości. Będzie więcej tego, co Boże w twoim życiu. A będzie mniej tego, co z diabła. Będzie mniej tego, co ze świata. Będzie mniej tego, co grzech przynosi do twojego życia. Tego będzie mniej. I jeszcze jedna rzecz na koniec dla zachęty, która jest w tym tekście, która jest też piękna, bo w tekście o budowniczym jest zachętą jest to, że w czasie próby dom ci się nie zawali. Nie wiem, czy to jest jakaś zachęta dla ciebie, tak? Wiecie, wy co macie domy, nie? Teraz jest taka, wiecie, sezon na różne rzeczy, trąby powietrzne się pojawiają, nie? I niektórzy mogą się martwić, że przyjdzie trąba i zabierze ci dach, nie? No, ale Pan Jezus daje obietnicę, że jeżeli ty duchowe życie budujesz solidnie, to dom twojego duchowego życia się nie zawali. Ale to jest jeszcze jedna piękna obietnica i o to, o co nam chodzi, to, o co tak zabiegamy. Na końcu 25 wersetu ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Popatrzcie, wykonawca słowa jest błogosławiony w wykonywaniu słowa. Wykonawca jest błogosławiony w czynieniu, w działaniu. Jeżeli Bóg widzi, że ty zaczynasz wykonywać, to on ci w tym błogosławi. On błogosławi tego, który wykonuje słowo. Błogosławione w działaniu. No i zaczął się wrzesień, tak? Młodzież idzie do szkoły. Gdzieś tam w waszych modlitwach, Panie, błogosław ten rok szkolny. Tak, błogosław ten rok szkolny. Ktoś z was zaczął pracę, może, nie wiem, nową pracę. Modlisz się, Panie, nie wiem jeszcze, o co tutaj chodzi. Błogosław. Błogosław na tą pracę. Komuś może się dziecko urodziło albo się urodzi niedługo i mówisz, Panie, potrzebuję mądrości jako rodzic. Błogosław mi, daj mi mądrość. Tak? Ktoś z was ma jakieś inne inicjatywy. Może w dom zacząłeś budować, nie wiem. No te domy też wierzący budują, nie? Może dom zacząłeś budować. Mówisz, Panie, błogosław mi tą moją pracę. Czy nie chcemy być błogosławieni w działaniu? Jak to błogosławieństwo Bogu, co zrobić? Skraść, może rękę mu wykręcić, tak? Błogosław mi, tak, Panie? Ja cię tutaj modlitwą do muru docisnę, nie? Boga nie dociśniesz modlitwą do muru. To jest utopijne myślenie. Bóg chce ci błogosławić. Jego nie musisz zmuszać, on chce ci błogosławić. Ale uchwyciliśmy to jak? Będzie błogosławiony w działaniu. Ten, kto oczyścił serce, pozwolił, żeby słowo wnikło, weszło i zobaczył, że słowo daje wolność. Prawdziwą wolność. Nie, że mnie ogranicza i mury buduje wokół mnie, ale daje mi wolność. Tą Bożą wolność. I wtedy zaczynamy przechodzić do działania i jesteśmy błogosławieni w działaniu. Bracia i siostry w Czechowicach, Dziedzicach. Siebie też pod to podpinam. Chcę być błogosławiony w działaniu. Potrzebuję tego. Oto wyjaśnienie z tekstu. Bądźmy budowniczymi, którzy kopią głębiej. Nie bądźmy ludźmi powierzchownymi, a zobaczymy, jak potężne i mocne jest słowo. Jak wielka moc w nim tkwi.
moc dotknięcia Twojej woli, Twoich motywacji, Twojego sposobu myślenia, całego Twojego życia. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Powstaniemy do modlitwy, pomodlimy się razem. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Panie Jezu, jesteś wielki. Dziękujemy Ci, Panie, że wyposażyłeś nas w rzeczy nadnaturalne. Panie, jednym z Twoich wyposażeń jest słowo, które dałeś, Panie. Jest to słowo naprawdę mocne. Jest to ziarno, które ma moc wzrosnąć w naszych sercach i wydać wielki owoc. Ojcze, i ja się o to modlę, byśmy jako ludzie wierzący podchodzili ze starannością, Panie, do tekstu Biblii. Ojcze, byśmy pozwolili, aby On to słowo wnikało głęboko do naszego życia, do naszej duszy. Ojcze, modlę się o to, byśmy potrafili współpracować z Duchem Świętym, kiedy chce On oczyścić glebę naszego serca, przygotować tą glebę, oczyścić ją z kamieni. Ojcze, modlę się o to, abyś Ty naprawdę dotykał się głęboko naszego życia. Panie, bo wtedy dokonuje się rzecz niezwykła. Twoje słowo zaczyna działać, pracować. Ono nas popycha do tego, że stajemy się czynicielami, wykonawcami. Że mamy w sobie moc od z góry, nie z nas, ale z góry, z wysokości, by móc czynić to, co Ty powiedziałeś, że jest właściwe, dobre i pożądane dla człowieka wierzącego, aby czynił. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie zostawiasz nas na pastwę naszych możliwości, Panie, ale we wszystkim dajesz nam wyposażenie z góry. Tego wyposażenia potrzebujemy. Tym wyposażeniem także jest moc Ducha Świętego, która przychodzi do ludzi wierzących. Przychodzi do tych, którzy tego pragną, którzy tego szukają, którzy o to zabiegają, którzy mówią: przyjdź, Duchu Święty, przyjdź swojej mocy, przyjdź swojej sile, wzmocnij mnie wewnątrz, umocnij mnie wewnętrznym człowieku, podlej swoją tym szczególnym rodzajem wody ziarno słowa, by to zaczęło rosnąć, by we mnie zaczęło się to wzmacniać, by mógł być tym, który podąża za Tobą w sposób praktyczny. Dzięki Ci, Boże, dzięki Ci, Królu. Chcę błogosławić Twojemu Kościołowi w Czechowicach. Dziękuję Ci za braci, za siostry, za wszystkich, którzy są tutaj, Panie, za tych, których tu przyprowadzisz, za tych, którzy będą doświadczać Twojej łaski i błogosławieństwa. Dzięki Ci, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Bracia i siostry, pozwólcie, że jedno zdanie na koniec. Pozdrowienia ze zboru Kraków Nowa Huta. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.